Większość badań pokazuje, że te WMS-y wdrożone w firmach wykorzystywane są tylko w 30%, więc eksperci IPCS opowiedzą szerzej o WMS-ie, o możliwościach jego wykorzystania, o tym, jakie moduły tam są oraz o tym, jaką analitykę można z Warehouse Management System wyciągnąć, także zapraszam do tego, aby wgłębić się w temat wspólnie z ekspertami IPCS Polska w temacie WMS. Maciek, oddaję takie głos. Dzień dobry Państwu, Maciej Rafałowski. Odpowiadam w IBCS za część sprzedażową. Przejdźmy do części bardziej technicznej. Tamto to była pewna analiza procesów, które się w naszym, na naszym obszarze regionie dzieją. Mam nadzieję, że do tego wrócimy jeszcze. Zapraszam naprawdę o zadawanie pytań, bo te pytania to w rzeczywistości to, czego byśmy też chcieli w interakcji z Państwem. Reprezentujecie bardzo szeroką część naszego rynku i macie swoje doświadczenia. Więc jeżeli mogę prosić, to zadawajcie w części aplikacji pytania. Wrócimy do tego. Proszę Państwa, mamy godzinę 20. Może się zmieścimy. Czasu na pewną przejście poprzez rozwiązanie zarządzania magazynem. Zdecydowaliśmy się jakiś czas temu, że nie będziemy, broń Boże, więcej rozmawiali na temat WMS-a. Sądzę, że każdy z Państwa, a dokładnie biorąc Wasze firmy, posiada takie rozwiązanie i nie jest to nic wielkiego, a generalnie biorąc może być to po prostu nudne. Chcielibyśmy pokazać rozwiązania zarządcze dotyczące logistyki wewnątrzmagazynowej z troszeczkę innej perspektywy. Dlatego też nie dało się w takiej sali wykonać pełnej automatyki i połączyć wszystkie elementy, którymi dysponuje nasz Tiger. Część stanowisk jest stanowiskami samoistnymi, ale wierzcie mi Państwo, że u naszych klientów to działa. Proszę mi wierzyć i jesteśmy w stanie to bardzo dokładnie pokazać. Króciutka historia, tylko krótko tak na temat związany z rozwiązaniem, z głównym tematem naszej bytności tutaj. W 2004 roku stwierdziliśmy, że koniec przestawiania pudełek jako firma i zajęliśmy się rozwiązaniem, przemyślanym rozwiązaniem typu integratorki. Integrowania systemów logistycznych, jednym z czynników platformy podstawowej w tym przypadku stał się Tiger. Tiger, no, nazwa jak nazwa, była związana bezpośrednio z naszym logo bardzo dawnym, a dotyczyła pierwszej wersji WMS-a, Warehouse Management System, czyli systemu do zarządzania wysokim składem. I od tego czasu, i proszę pamiętać, że my już jesteśmy pełnoletni, proszę pamiętać, ponieważ 2004 rok, 18 lat minęło już. Także w tej grupie możemy już rozmawiać jak dorośli. Funkcjonujemy, mamy już wersję czwartą. W 2018 roku pojawiła się wersja czwarta i cała idea zmiany koncepcji, i to jest też nawiązaniem do tego, co ci Państwo tutaj fantastycznie mówili, że zobaczcie Państwo, 2004-2008 rok, generalnie zasada była bardzo prosta. Zrobić wszystko, co klient chce. Klient przychodził, chciał mieć gwiazdkę złotą w prawym górnym rogu na ekranie, miał ją. Chciał pracować, wydrukować to, nie wiem, poza granicami, miał, wszystko miał. I to było kwestia dostosowania się do jego potrzeb. W 2018 roku, dokładnie 17-18, wróciliśmy do rzek. To znaczy stwierdziliśmy, że jedziemy na procedurę, nazwijmy to konfiguracyjną, czyli jednego modułu, dużego modułu, bardzo dużego modułu, z możliwością bardzo szerokiej konfiguracji. Oczywiście pozostaje działka, która wiąże się bezpośrednio z interfejsami, bo każdy interfejs u każdego z Państwa jest prawdopodobnie inny i to pozostaje, ale proszę nam wierzyć, że w tym momencie skrócony czas realizacji wdrożenia, temat łatwiejszych szkoleń dla działu IT, części supportu późniejszego, no, zmienił zupełnie nasze życie. Jeżeli chodzi o króciutkie liczby, zaczęliśmy w ostatniej pięciolatce, wdrożyliśmy ponad 25 wdrożeń, łącznie to jest około 60 wdrożeń,
a tak jeszcze, żeby dobić Państwa, to jest ponad 2000 użytkowników łącznie. Mówimy o Polsce oczywiście. Jeżeli chodzi o największe wdrożenia, nie wiem, czy to jest skala, o której można mówić na Państwa, w sensie to zrobi wrażenie, czy nie, ale największym wdrożeniem jest wdrożenie, gdzie na jednej zmianie pracuje 130 osób, czyli 130 licencji aktywnych, a najmniejsze 5. Także elastyczność rozwiązania ma też duże znaczenie z punktu widzenia końcowego użytkownika. Nigdy nie podejmowaliśmy decyzji o profilowaniu rozwiązania WMS-owego w żaden sposób, ale przepraszam, w praniu wyszło. I to pranie, mówiąc kolokwialnie, wygląda w ten sposób, że jednym z najbardziej takich profilowych kierunków to jest dystrybucja. Wszelkiego rodzaju dystrybucja, o której wiemy, hurtownie, centra dystrybucyjne, a także produkcja. To są takie nasze koniki, które, że tak powiem, kontynuujemy od lat. Jeżeli jeszcze dwa słowa, jeżeli chodzi o interfejsowanie się, słowo trudne, klucz, ale praktycznie biorąc 20, ponad 18 lat generalnie biorąc pracy, prawie 19 lat pracy, dało możliwość podłączenia się praktycznie do większości istniejących w naszej rzeczywistości, w naszym regionie ERP-ów. Enterprise aplikacji, które są zazwyczaj zarządczymi tematami, ale czy to będzie Dynamics, czy to będzie Saper 3, czy to będą tematy CDN, czy Exacta, czy Graffiti, czy Promisa, to są tematy, z którymi mamy doświadczenie i mamy bardzo bogaty obszar interfejsowy. To tylko tak, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, o czym rozmawiamy. Jeszcze raz powiem, tak jak na samym początku, nie mogliśmy tego wszystkiego tutaj połączyć. To jest rzecz, która jest nie do wykonania, a szczególnie w hotelu. W związku z tym część rzeczy, bardzo przepraszamy, jest tylko i wyłącznie, no można sobie to dotknąć i zobaczyć, część rzeczy będzie sterowana przez naszego WMS-a. Proceduralnie podchodzimy do tego, żeby wykonywać takie czynności jak przyjęcie, jak alokacja towaru z części wejścia na część składowania, jak tematy związane z pobraniem i zasileniem obszarów kompletacyjnych, samą kompletacją i wydaniem na zewnątrz, czyli podstawowymi funkcjami, o jakich rozmawiamy w magazynie, żeby zostały pokazane troszeczkę z innej perspektywy. Chciałbym, żebyśmy nie rozmawiali tego, że chodzi magazynierz, skanuje, albo nie daj Boże, bierze kartkę i długopis i sobie podkreśla, tylko żebyśmy pokazali to troszeczkę z innej perspektywy. To przenosi się do tego, o czym Państwo tutaj rozmawiali i pewne pytania już wpłynęły na portal. Chodzi mi, co dalej? Czy ważniejszym będzie element kosztowy inwestycji teraz? Czy ważniejszym będzie to, żeby w momencie, kiedy przejdziemy ten trudny czas, mieć lepszy start, czyli mieć tą szansę, żeby zareagować i być na przodzie, czy to udziału w rynku, czy to kwestii szybkości realizacji, czy w temacie skali działalności. Dlatego też chciałbym tutaj z Grzesiem, osobą numerem jeden w naszej firmie, jeśli chodzi o analitykę, o takie inżynierskie podejście do spraw. Gwarantuję to Państwu, jak tylko będziecie mieli szansę, zobaczycie, kto to jest. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dwa słowa na temat takiego ogólnego podejścia, a później przejdziemy pewną trasę wokół nas. Przyjmijmy trochę, Grzegorz, powiedz nam coś na temat przyjęcia. Coś, co jakby zmieni postrzeganie tego. Dzień dobry Państwu. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, jak można przyjmować towar do magazynu. Mamy skanery, skanujemy kod kreskowy, formujemy nośniki, składujemy towar luzem. To są takie te standardowe metody. W naszym systemie możemy sobie definiować, Państwo mogą sobie definiować tak naprawdę własne scenariusze, różne scenariusze przyjęć dotyczące różnego rodzaju operacji dotyczących przyjęcia, czy to jest dostawa z zewnątrz, czy to jest zwrot, czy to jest przyjęcie z produkcji, przyjęcie z innego magazynu. Ta lista jest w żaden sposób nieograniczona.
Jednak każda z tych operacji, prawda, może być wykonana w ten klasyczny sposób. Natomiast można podejść do przyjmowania do magazynu w trochę inny sposób. I takie narzędzie, które w naszym systemie występuje, nazywa się to specyfikacją wejściową. Jest to element, który dostarczany z naszego systemu z zewnątrz, czy to z jakiegoś systemu produkcyjnego, czy od systemu naszego dostawcy, czy chociażby z dedykowanego rozwiązania, które też my w państwu możemy dostarczyć, które pozwala zdefiniować nam jakiś obiekt, nośnik, który posiada swój własny unikalny identyfikator, na przykład numer SSCC, z pełną informacją o jego zawartości. I w tym momencie, jeśli taka specyfikacja wejściowa jest zdefiniowana, to można sobie wyobrazić, że taka paleta, czy też inny obiekt przejeżdża przez bramkę, taką jak tę, którą tutaj widać, i sam przejazd przez tą bramkę automatycznie powoduje przyjęcie tegoż obiektu razem z całą jego zawartością do magazynu. Tak? Jedyne, co pozostaje nam jeszcze tylko zarejestrować, to ewentualnie lokalizację, na której to odstawiamy. Czyli w przypadku tej posiadania tej pełnej informacji o zawartości, jak mówię, chociażby w takim procesie jak przyjęcia z produkcji, automatyczne przyjęcie za pomocą bramki nie wymaga żadnego działania po stronie magazyniera. Wystarczy tylko przejechać. A tak zapytam, strzał wśród państwa, czy jakie z waszego punktu widzenia macie dziwne sposoby? Może ze względu na produkt, może ze względu na jego obsługę, może na szybkość, może na formułę współpracy. Macie jakieś specjalne, wytrenowane przez siebie obszary? Może macie jakąś taką wizję, która jest czymś ciekawym? Proszę się nie bać, naprawdę nie będę gryzł. To tylko pytanie. Dobrze, to zaraz wrócimy w takim razie do tego. Proszę państwa, jesteśmy na przyjęciu. To jest jeden z przykładów. Tych przykładów może być wiele sposobów. A przejdźmy z obszaru wejścia na obszar przeniesienia tego na część składowania. Grzegorz. Okej. Zanim zaczniemy rozmawiać o transferach, to pozwolę sobie tutaj tylko dwa przykłady pokazać związane ze sposobem, w jaki w naszym systemie można definiować zasady, w których przydzielane są lokalizacje, czy też pilnowane są lokalizacje składowania. Mamy dwa takie elementy w naszym systemie. Jednym z nich są tak zwane reguły opisujące miejsce składowania towarów. Tego typu reguła, które państwo możecie sobie oczywiście sami tworzyć, może dotyczyć dwóch obszarów. Może to być statyczny przydział lokalizacji, tak? Czyli jeżeli ja przydzielę sobie konkretny adres, konkretną lokalizację do konkretnego asortymentu, no to mam w tym momencie sztywny podział, prawda, który mówi mi, że ten asortyment przypisany jest do tej lokalizacji. Oczywiście takich definicji mogę robić więcej. Tak, przy takim statycznym podziale troszeczkę gorzej, znaczy tak naprawdę nie ma wsparcia systemu, jeśli chodzi o zarządzanie przestrzenią. Ale możemy sobie to zrobić troszeczkę inaczej, czyli jeżeli ja sobie mogę na przykład wyznaczyć jakąś strefę i do tej strefy, nie do lokalizacji, tylko do strefy przypisać na przykład asortyment, niech to będzie, nie wiem, jakaś strefa, chociażby ta strefa e-commerce, tak? W tej strefie ja mam wiele różnych lokalizacji. I teraz do tej strefy mogę sobie dodawać asortymenty różne, mogę określać stany minimalne, mogę określać stany maksymalne. I co jest bardzo ważne, konkretny przydział lokalizacji jest zarejestrowany przez system. Jeżeli mam określony stan minimalny, to nie dotyczy on lokalizacji, dotyczy on strefy. Czyli ja muszę mieć zagwarantowaną w strefie e-commerce, czy tam w strefie zbiórki, określoną ilość towaru. Jeśli jest za mało, system generuje nam uzupełnienie i to uzupełnienie jest umieszczane w lokalizacji dostępnej, niekoniecznie w tej, w której dotychczas znajdował się towar. Kolejnym elementem, który pozwala nam zarządzać w ten sposób przestrzenią, są tak zwane restrykcje. Restrykcja jest to coś, co pozwala nam wymusić lub zablokować możliwość odstawienia towaru w określonym obszarze. Możemy sobie wyobrazić restrykcję jako na przykład obszar chłodniczy. Mamy towary, które muszą być składowane w warunkach chłodniczych. W związku z tym możemy sobie określić taki typ restrykcji jako wymagana wartość, tak? I przypisywać do konkretnego obiektu. Oczywiście mogę tu wskazać konkretne lokalizacje albo konkretne strefy, których dotyczy ta restrykcja. I tą restrykcję mogę teraz sobie przypisać, czy to do asortymentu, czyli mam określone asortymenty, które muszą być składowane w tym obszarze,
Ale mogę też to zrobić dla jakiegoś typu nośnika, do właściciela, jeśli posiadam na magazynie towary różnych właścicieli, do grupy asortymentowej, prawda? Czyli to jest wymuszenie. System wymusza, że ten towar musi być odłożony w którymś z tych w obszarze, którego dotyczy ta restrykcja. Ale restrykcje możemy też zrobić nie tylko na wartość wymaganą, ale również na wartość zabronioną. Wtedy restrykcja działa na odwrót, czyli pewne obszary magazynu są zablokowane, niedostępne dla określonych i znowu asortymentu, grup asortymentowych, właścicieli towaru i tak dalej. A jak natomiast transferujemy towary po magazynie? No oczywiście możemy to zrobić ręcznie, bardzo klasyczna metoda. Możemy użyć wózka widłowego, możemy użyć dowolnego innego narzędzia, ale za każdym razem wymaga to udziału człowieka. Natomiast w naszym systemie możliwa jest też pełna integracja z robotami. Będzie tu za chwilę jeździł, przez pas dobrze widziała, że już jeździł, które mogą automatycznie przemieszczać nam towary, obiekty po magazynie i dostarczać w miejsca docelowe. Tym miejscem docelowym może być na przykład wspomniany tutaj już punkt sortowania, stacja sortowania, czyli ten model towar do człowieka, nie człowiek do towaru. Prawda? To jest kolejny krok. Zadam znów szaleńcze pytanie, a może w tym obszarze ktoś z Państwa ma coś zupełnie odjechanego. Proszę Państwa, to w jaki sposób wozimy i to w jaki sposób dostarczamy, jak optymalizujemy czas, liczbę ludzi, koszty ludzi, ewentualnie tematy związane z wykorzystaniem szybkości reakcji po zleceniu, po podaniu zlecenia. To jest kwestia jak robotyki czy to typowo transportowej, gdzie za chwileczkę będziemy mieli tutaj krótką prezentację. My tylko wskazujemy jakby na to, w jaki sposób możemy wykorzystać te rozwiązania do transportu wewnętrznego, do komunikacji. Następnym kolejnym elementem jest zasilenie miejsc kompetencyjnych, czyli mamy odwrotną sytuację z obszaru składowania, idziemy w kierunku kompletacji i będziemy się zbliżali, to jest jakby do jednego z pierwszych przypadków realizacji czegoś. Okej. Skoro przyjęliśmy towar, przemieściliśmy sobie towar po magazynie, pasuje nam ten towar w którymś momencie wydać. Jest to bardzo szeroki temat. Metod kompletacji wydawania naprawdę jest bardzo wiele. W przypadku systemu Tiger mamy możliwość wydawania zarówno poprzez kompletację klasyczną, regularną, czyli taką, w której to człowiek wędruje sobie po magazynie, zbiera towary z określonego zlecenia lub z grupy zleceń, jeśli mówimy o multikompletacji. I tego typu kompletacja może być wykonywana klasycznie z wykorzystaniem terminala skanera kodów kreskowych lub, i to jest coś, co chcielibyśmy Państwu zademonstrować, tego typu kompletacja może też być wykorzystana z wykorzystaniem terminali głosowych. I zapraszamy na krótką prezentację. Proszę Państwa, chcielibyśmy, mam nadzieję, że wszystko się uda. Naprawdę to nie jest nasza wina. Mamy tutaj troszeczkę problemów związanych z komunikacją między tymi dwoma salami. Panowie się tutaj naprawdę starają z hotelu. Mam nadzieję, że to wyjdzie. A to jest jeden z przykładów, czyli taki układ stanowiska sortująco-pakującego, który pozwala, szczególnie w przypadku pakowania 1:1, pakowania według asortymentu, według zlecenia, czy według lokalizacji, usprawnić procedurę. Dzień dobry Państwu, Andrzej Kąpożny. Ja opowiem Państwu o systemie głosowym, czasem nazywanym systemem voice-owym, czyli tak trochę po angielsku, albo whispeaking, dlatego że w większości przypadków, w 80-90% przypadków, jest on wykorzystywany no, najczęściej w procesie kompletacji. Coś może o tym systemie, tak? To jest rozwiązanie, które zastępuje klasyczny, czasem i kartkę, długopis jeszcze, ale najczęściej właśnie klasyczne rozwiązanie typu terminal, kolektor danych, tak, skaner z aplikacją, z końcówką systemu WMS, na którym mamy ekran, na którym czytamy, gdzie mamy się udać do lokalizacji, jaki towar mamy pobrać, który ma klawiaturę, czy to zewnętrzną, prawda, czy na ekranie, i za pomocą którego skanujemy. I takie rozwiązanie, skądinąd super,
i wciąż się dobrze sprzedające i używane. W procesie, szczególnie w procesie kompletacji, czasem ma pewne słabsze strony. Przy kompletacji często potrzebujemy dwóch wolnych rąk. No i ten terminal skanem nam często przeszkadza. Gdzieś operatorzy wykładają to urządzenie, biorą pod pachę, zależy jaka duża paczka. Druga rzecz jest taka, że obsługując terminal w procesie kompletacji, który jest dość wymagającym procesem, 50% kosztów pracy, tak, personelu związane jest, tak mówię, badanie 50-60% z procesem kompletacji. Operator patrzy na ekran, odrywa wzrok, zatrzymuje się, udając się do danej lokalizacji. W systemie głosowym zastępujemy terminal, skaner rozwiązaniem, które składa się z oprogramowania, które jest pewną końcówką, no też końcówką, pewną wtyczką do systemu WMS. Z rozwiązania sprzętowego, czyli takiego zestawu słuchawkowego, mikrofon i słuchawka, i terminalna. Może to być taki terminal typowy, do niedawna jeszcze tego typu rozwiązania były. To jest terminal bez klawiatury, bez wyświetlacza, przypięty na pasku lub leżący gdzieś na wózku kompletacyjnym, komunikujący się po Bluetoothie z tym zestawem, który operator ma na głowie, na uszach. A sam terminal już poprzez sieć Wi-Fi komunikuje się, ma tam swoje oprogramowanie i komunikuje się z systemem WMS. Lub od pewnego czasu już z urządzeniami androidowymi. Mogą to być istniejące terminale typu pistoletowego, które już są wykorzystywane w firmach, jeżeli są. Czyli jeżeli mamy urządzenie z systemem Android, możemy tą aplikację głosową zainstalować na tego typu urządzeniu i wykorzystać istniejące urządzenia. I wtedy one no, nie będą używane wcale w procesie kompletacji, tylko pracownik będzie miał cały czas w kaburze lub na wózku kompletacyjnym, lub prostsze, takie bardziej smartfonowe, ale przemysłowe, prawda, urządzenia typu, czy może to być HoloLens, może to być terminal Zebra, które no, są 70-80-90% urządzeń w magazynach, to są Zebry, czy nawet telefon Samsunga, tak, z czego nie polecamy, ale może być teoretycznie, jeżeli tylko ma Android. Nie polecamy, no bo to nie jest urządzenie przemysłowe, nie ma też wbudowanego czytnika kodów kreskowych, a w systemie głosowym co do zasady nie używamy kodów kreskowych, ale czasem używamy. W związku z tym, jeżeli ten terminal w jakichś środkowych procesach, w wybranych procesach, w pewnym wycinku, czasem te kody kreskowe są odczytywane, ale co do zasady, i zaraz powiem dlaczego, tych kodów kreskowych nie używamy. No a taki smartfon przemysłowy, tego typu, nie tego typu, tylko prawda, tego typu zawsze ten skaner budowany w standardzie ma. I to nam się może przydać chociażby w momencie, kiedy zaczynamy realizację zamówienia, potrzebujemy na przykład zeskanować etykietę. Rozwiązanie może pracować, mamy takie wdrożenia bezpośrednio z naszym systemem WMS Tiger, ale jest to rozwiązanie, tak, pewna technologia, czy może więcej niż technologia, tak, hardware, software, pewne rozwiązanie, system, który również może być zintegrowany no, z innymi systemami WMS, które Państwo, klienci mają i nie potrzebują na przykład zmieniać systemu WMS. Takie rozwiązania również wdrożenia mamy. Pracownik, jeszcze chwilkę trochę o tym systemie głosowym. W klasycznym rozwiązaniu, tak jak powiedziałem, jak Państwo wiecie, operator dostaje informację na ekranie, jest wysyłany do danej lokalizacji i tam skanuje kody kreskowe. W systemie głosowym komunikaty na ekranie, ta interakcja z rozwiązaniem, skanowanie kodów kreskowych, zastąpiona jest komunikacją głosową. System mówi do operatora, do magazyniera, a magazynier, operator odpowiada do systemu. Używamy kilkunastu słów plus cyfry i zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Rozwiązanie może być wielojęzyczne, jest, występuje w ponad 40 językach, więc nie ma problemu, żeby w łatwy, szybki sposób zaadoptować je do pracy z kadrą niepolskojęzyczną. Pokrótce
pokażę Państwu, jak wygląda taka kompletacja, natomiast jeszcze kilka rzeczy tylko wstępu. W typowym rozwiązaniu wysyłamy pracownika do lokalizacji i on czyta kod kreskowy, czy to towaru, czy również lokalizacji towaru. W rozwiązaniu głosowym, jak powiedziałem, co do zasady nie skanujemy kodów kreskowych, w związku z tym pracownik dostaje informację idź do lokalizacji D1, 2, 4 w tym przypadku i właśnie. I on ma potwierdzić, że jest w tej lokalizacji. Ale nie skanujemy kodów kreskowych. W związku z tym w istniejących etykietach, lub jeżeli tworzymy nowe, bo mamy nowy magazyn, do kodów kreskowych, które są wykorzystywane na przykład na etapie zatowarowania, tak? Ale na etapie kompletacji już nie, umieszczamy tak zwaną liczbę czy sumę kontrolną, która ma być, jest potwierdzeniem tego, że pracownik znalazł się we właściwej lokalizacji. Czyli wysyłamy go do danej lokalizacji, system mówi, jaka liczba lokalizacji X, pracownik podchodzi i czyta liczbę kontrolną, która jest w tej lokalizacji. I on jest właśnie potwierdzeniem, że jest w tej lokalizacji. Po czym system mówi powierzch 4, 2, 5. Pracownik pobiera, potwierdza tą ilość 4, 5 i pracuje dalej. Jeżeli system nie usłyszy, co mówi człowiek, to trzeba powtórzyć. Trzeba mu jeszcze raz powiedzieć. Tak jak w życiu, prawda? Tu mamy komunikację głosową i to zadziała, tak? I druga rzecz. Jeżeli pracownik, no to już jest kwestia odpowiednio stworzonego, dobrego oprogramowania, pobrał nie taką ilość, jak trzeba, to tak samo jak na terminalu, to system powie błędna ilość, tak? Za duża ilość. Albo być 4, a nie 5. Ja w tym momencie zaprezentuję Państwu 4, 5 indeksów zbiorę. Przy czym będę musiał jeszcze chwilkę sparować urządzenia. Urządzenia, jak to urządzenia, lubią się usypiać, więc miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Proszę Państwa, w międzyczasie na temat głosu można mówić znacznie więcej. To jest jeden z przykładów wykorzystania przy kompletacji głosu, ale wszelkie formy analizy jakościowej wykonania procedur, czyli procedury, które można rozpisać na elementy składowe i następnie w ramach podawanych w formie głosowej realizować, zatwierdzając własnym głosem. Kolejna rzecz, szczególnie chyba ważna w tym, co dzisiaj żeśmy na początku tutaj powiedzieli, kwestia bardzo prostego i bardzo rzędu 20-minutowego procesu nauki pracowników polskich, ale także obcojęzycznych, co też ma wielkie znaczenie, jeżeli chodzi o teraz, o obecną sytuację. A po drugie, jeszcze trzecia rzecz. Zobaczcie Państwo, żeby nie był posądzony o jakąś stronniczość. Pan może wybrać sobie panią, żeby mu mówiła i odwrotnie. Cała plejada po prostu możliwości. Elastyczność naprawdę duża. A czy ktoś już z Państwa miał taką sytuację albo ma w firmie rozwiązania o tym charakterze? Jesteście już Państwo na tym etapie? Rozumiem, że tak. I jak to wygląda? Sprawdza się. Sprawdza się, tak? Ale mogę wiedzieć, w jakim obszarze Pan ma to? W kompetencji. Właśnie wdrażamy to na magazyny Fresh. A właśnie. Gdzie mamy problemy z wiatrakami chociażby i pracownik mówiący do Wojsa ma problem, bo wiatraki go przebijają. No widzicie Pan, to są bardzo ciekawe informacje, to są te sporadyczne, ale bardzo ważne informacje, jeżeli chodzi o wykorzystanie. No podobne rzeczy były dokładnie z nawiewami w magazynach, tak, to się zgadza. No każdorazowo trzeba to rozwiązać i podejście do Voice'a jest podejściem jednym z założenia jednym. Nie podchodzimy do Voice'a bez wykonania proof of concept. Czyli jeżeli macie Państwo taką sytuację i ktoś oferuje rozwiązanie, że mu pięknie będzie mówiło, jeszcze podkreślało, jaki jest boski, to przyjmujemy założenie, że uruchamiamy to tylko i wyłącznie na takich zasadach, że proof of concept jest wynikiem procesu zdefiniowanym systemem odbioru. Jeśli sprawdza się, wtedy przystępujemy do działania.
kilka sekund. Bierzcie Państwo pod uwagę, że to jest wózek. 1, 2. Załadowany profil operatora admin. Dalej. Kompletacja. Pobieranie zlecenia. Zlecenie wojsk ilość pozycji 6, kontrahent CLSA, waga 0.012. Dalej. Podaj kod drukarki. 6. Wydrukować etykietą na drukarce 66. Tak. Typ nośnika. 1. Czy wydruk poprawny? Tak. Alejka de Jardolota. Gotowa. 1, 2, 4. 7 osiem. Powiesz 4 sztuk. Cztery. 1, 3, 3. 3, 1. Cyfry kontrolne 1 błędne. 1, 3, 3. 3, 1. Cyfry kontrolne 1 błędne. 1, 3, 3. 3, 1. Cyfry kontrolne 1 błędne. 1, 3, 3. 3, 1. Cyfry kontrolne 1 błędne. 1, 3, 3. 3, 1. Cyfry kontrolne 1 błędne. 1, 3, 3. 3, 1. Powiesz jedna sztuk. 2. Niedopuszczalne przekroczenie ilości do pobrania. Powiesz jedna sztuk. 1. 2, 1, 3. 5, 7. Powiesz 1, opakowanie po 10. 1. Powiesz 2 sztuk. 2. 2, 1, 4. 4, 9. Powiesz 4 sztuk. 4. 2, 2, 3. 6, 1. Powiesz 2 sztuk. 2. Odstaw pojemnik 2352 na lokalizację operacji 1. 4, 5. Następna kompletacja? Nie. Dobrze. Dziękuję. I teraz tak. Widzieliście Państwo tutaj dwa błędy, pomyłki, problemy. Jeden był zamierzony, powiedziałem dwa, tam gdzie system kazał mi pobrać jedną pozycję i system zareagował właściwie, ale to jest oczywiście kwestia dobrze napisanego oprogramowania, dobrych praktyk, być może na oczy stawiać, tak? Ale mógł różnie zareagować, no zależy co mu tam każemy zrobić. Powiedziałem dwa, pobrałem dwa, powiedziałem dwa, system mnie zwrócił mi uwagę, że miałem pobrać pozycję jeden. I druga rzecz, w której system nie rozpoznał cyfr liczby kontrolnej, sumy kontrolnej, której wypowiadałem. Jak powiedziałem Państwu, zdarza się. Ludzie, jak komunikujemy się między sobą, też czasem się nie rozumiem, bardzo często, nie? I teraz powtórzyłem jeszcze raz i to zadziałało. W systemie głosowym mamy coś takiego, tutaj mamy dwa rozwiązania, gdzie albo uszymy tak zwanych swoich szablonów głosowych i operator przed rozpoczęciem musi przećwiczyć. Jak zaczyna pracę, to jest około 15 minut. System mu podaje 200, 300, 400 słów, on je kilka razy powtarza i system rozpoznaje, jak dana osoba mówi. Tak? Natomiast głos się może zmienić, może ktoś mówić inaczej, może być zestremowany, może być chryta i tak dalej, i tak dalej. Może być niedokładny. No i wtedy ten system nie zawsze rozpozna, tak? I mieliśmy przykład takiej sytuacji. Powtórzyłem jeszcze raz i jeszcze raz. Drugie rozwiązanie, jakie jest w głosówce od pewnego czasu również wdrażane, to są już takie pewne automatyczne systemy rozpoznawania głosu, gdzie tych próbek głosowych nie trzeba uczyć. Jeździcie Państwo na nawigacji, pamiętacie jak kiedyś nawigacje, kilka lat temu, dużo gorzej rozpoznawały, jak podawaliśmy adres. Teraz robią to coraz lepiej. I to samo, jest już pewne rozwiązanie, uwaga, w chmurze, które rozpoznaje nas, Co mówimy, tak? Cyfry, słowa, jakie mówimy, czy to będą polskie, czy angielskie, czy ukraińskie i tak dalej.
No i to rozwiązanie już też całkiem dobrze się sprawdza. Także tutaj mamy dwa różne sposoby, albo uprzejmy systemu, jak my mówimy, albo korzystamy właśnie już z mechanizmów sztucznej inteligencji, machine learning, które rozpoznają nam to, co dany człowiek mówi. No i w 99,9% przypadków, czy więcej, robią to bezbłędnie. Ja na koniec, tylko akurat mi ten slajd usunęliście, więc jeżeli można by, to poprosiłbym jeszcze raz. Chciałbym podsumować, co dają systemy głosowe. Przede wszystkim jest to wzrost wydajności 15, 20, 25%, tak najczęściej. Czyli sporo, tak? Jeżeli mamy kilkanaście osób w procesie kompletacji, czy nawet kilkadziesiąt, pracujemy na 2-3 zmiany, no to łatwo sobie policzyć, jaką tu mamy oszczędność. Ile pracy możemy zrobić tą samą grupą osób, lub jeżeli jest problem z kadrą, możemy tą samą pracę zrobić mniejszą ilością osób. Druga rzecz, która może się wydawać zaskakująca, to jest zmniejszenie ilości błędów. Pomimo, że nie skanujemy kodów kreskowych, to przez to, zakładając oczywiście, że mamy dobry WMS, towar został dobrze zatowarowany, jest we właściwej lokalizacji, to przez to, że pracownik skupia się cały czas, wzrok skupia na towarze, który ma, on nie odrywa tego wzroku, co jest typowe w przypadku pracy z terminalem, ze skanerem, i przerzuca tą uwagę na towar, na drogę, którą ma przed sobą, na terminal. Tutaj ja idę do towaru i cały czas... No właśnie, nie. I cały czas skupiamy się na tej lokalizacji, na tym towarze, który mamy przed sobą, co powoduje, że jest po prostu trudniej się pomylić, bo jest mniejsze ryzyko, że człowiek pomyli sąsiednią lokalizację, bo nie przerzucamy tego wzroku. I nasze badania na świecie pokazują, że do 50% zmniejsza się ilość błędów w procesie kompletacji po zastosowaniu systemu głosowego. Mówię, może zaskakujące na pierwszy rzut oka, bariera mentalna, ograniczenie, nie skończymy kodów kreskowych, jak to możliwe, ale tak jest. Kolejna rzecz to jest krótszy czas szkolenia, przynajmniej dwukrotnie i przynajmniej około tak 4-5-krotnie krótszy czas osiągnięcia tak zwanej tej docelowej wydajności przez nowego pracownika. Dlatego, że on się nie musi uczyć terminala, klawiatury, jak skanować, jeżeli w ogóle nawet wiadomo, ludzi przyjmujemy, którzy często nie pracowali w innym magazynie. Mamy kilkanaście słów, które ma się z nimi zapoznać. System do niego mówi i on do niego odpowiada. Jeżeli coś zapomni, powie powtórz. System mu odpowie. Jeżeli nie wie, jakie komendy są w danej chwili dostępne, wywoła terminal. Terminal mu powie, że masz możliwość tak, nie. Lub nie wiem, żartuję. No i kolejna rzecz to jest zwiększenie bezpieczeństwa. Przez to, że znowu skupiamy wzrok przed sobą czy na towarze, nie odrywamy tego wzroku na ekran, dużo mniejsze ryzyko, że pracownik czy wózkowy no, zderzą się ze sobą. A to przecież bardzo ważne, żeby tych wypadków nie było. I co już wcześniej zasygnalizowaliśmy, przez to, że system jest dość prosty, że ma wielojęzyczność, otwieramy bardziej się na możliwość zatrudnienia ludzi z różnych krajów, ludzi niepracujących, również Polaków też, ale niepracujących na co dzień w magazynach z terminalami, bo obsługa systemu jest dużo, dużo bardziej prosta. On się nie musi uczyć ekranów systemu WMS. Kilkanaście słów, z którymi ma się zapoznać i to wszystko. Andrzej, bardzo dziękujemy. Okej. To, co Państwo teraz zobaczyli, tą kompletację głosową, to był przykład kompletacji nazywany czasami człowiek do towaru. Czy było widać, że bez względu na to, czy mamy terminal głosowy, czy terminal z kodami kreskowymi, system prowadził użytkownika od lokalizacji do lokalizacji, kazał mu zbierać towar. Ten towar był zbierany dla konkretnego zlecenia zamówienia naszego klienta. Tak właśnie wygląda ten typ zbiórek, nawet jeśli mamy tryb multikompletacji, że zbieramy towary pod konkretne zlecenia, niezależnie. Ale można ten proces zrobić inaczej. Mamy do dyspozycji coś, co nazywamy, różnie to nazywamy zbiórka wsadowa, zbiórka patchowa, czyli możemy sobie zebrać zamówienia, wiele zamówień różnych klientów.
zebrać do jednego wielkiego koszyka, koszyka w cudzysłowie, tak, na jakiś, do jakiegoś pojemnika, i tak zebrany towar, wymieszany towar z wielu różnych zleceń, ale zebrany tylko raz poprzez, przy jednym przejściu przez magazyn, i dostarczyć do miejsca, w którym odbędzie się przesortowanie i pakowanie takiego towaru. U nas w systemie taka stacja sortująco-pakująca umożliwia wykorzystanie czterech różnych metod pakowania. Czyli mamy towar dostarczony czy klasycznie na palecie wózkiem widłowym przez człowieka, czy też przez na przykład robota, i ten towar trzeba teraz przesortować. Z tych czterech metod Państwu pokażemy tylko oczywiście jedną tutaj, bo na wszystkie nie mamy czasu. Te dwie pierwsze metody, pakowanie 1-do-1, pakowanie według asortymentu, jest to metoda sortowania polegająca na wybieraniu z tego pojemnika, który nam został dostarczony, pojedynczych sztuk towaru, ich identyfikacja i dopasowanie do odpowiedniego zlecenia. Za tym skrótem 1-po-1 kryje się jeszcze jedna specyficzna rzecz, są to zlecenia, które składają się tylko i wyłącznie z jednej linii, z jednego wiersza, jednej sztuki. Tak? To jest takie typowe zamówienie, nie wiem, jakaś sztuka ubrania, jakieś buty, jakaś książka, cokolwiek w sklepie. Jedna pozycja. Jedna pozycja, jedna sztuka. Wszystkie pozostałe umożliwiają już sortowanie zleceń wielopozycyjnych. Te dwa ostatnie z kolei już nie odbywają się poprzez pojedyncze sztuki towarów. Są to takie stacje pakowania, które wymagają jeszcze dodatkowej infrastruktury, czyli obok takiego stacji pakowania wymagane jest postawienie własnych lokalizacji, własnych półek, które są z jednej strony zasilane tym towarem zebranym, a z drugiej dopiero są rozdzielane albo na konkretne zlecenia, czyli jednocześnie mogę sortować do kilku zleceń, albo odwrotnie, ta ostatnia metoda, czyli wybieram jedną lokalizację, jeden asortyment i do różnych zleceń jest pakowany, albo też wybieram jedno zlecenie, a system mi wskazuje, skąd mam pobierać towary, które pakuję do tego zlecenia. Ok, żeby nie przeciągać, zademonstrujemy funkcjonowanie takiej metody, takiego stołu kompletacyjnego, stacji pakowania, i kolega to Państwu tutaj teraz pokaże. Dzień dobry, ja nazywam się Grzegorz Marewski, jesteśmy przy stole kompletacyjnym, który ma wiele fajnych, charakterystycznych dla niego i wspomagających pracę dodatków. Jeden z tych dodatków to jest to, że mamy duży stół, który jest wyposażony w automatyczne narzędzie do podawania folii, owijania oraz przycinania. Kolejny dodatek jest kilka różnych półek. W górnej części znajdują się przekrótki dla opakowania. Pracownik jest w stanie dostać na komputerze dotykowym informacje o tym, jakie ma pobrać pakowanie, co należy do niego włożyć. Ma szereg narzędzi do tego, żeby przygotować paczkę, okleić ją etykietą, która się drukuje na drukarce, oraz zeskanować. W górnej części tutaj tego stołu kompletacyjnego znajduje się skaner oparty o system wizyjny. Państwo nie widzą w ogóle tutaj oświetlającego na czerwono światełka, dlatego że jest on obudowany, dzięki czemu nie zakłóca pracy pracownika. Natomiast wszystkie operacje mogą być wykonywane ręcznie przy pomocy takiego urządzenia, typowego skanera Zebra. Wyobraźmy sobie, że dostajemy to zlecenie kompetencyjne, o którym mówił kolega, na wózku widłowym, i w takim przypadku korzystamy na przykład z takiego zlecenia, które na przykład jest, znajduje się przy samym wózku, nie możemy wziąć tego zlecenia do ręki, w związku z tym korzystamy ze skanera kodów QR. Pojawia się nam informacja o tym, co jest realizowane. Państwo wszystko widzą na ekranie komputera. Następnie, mając dwie wolne ręce, przesuwam produkt i dokonywany jest odczyt tego produktu. Drukuje się etykieta, produkt owijam w folię i następnie naklejam. Mogę, teraz wyszło to dokładnie to samo. Jak Państwo widzą, to działa bardzo szybko, więc możliwa jest też pomyłka, ale system jest na szczęście w stanie pokazać taką pomyłkę i w zasadzie cały proces został już zakończony. Dodatkowym atutem tego systemu jest to, że możemy wykorzystać możliwości kamery wizyjnej. Tutaj jest pokazane, co się rejestruje w czasie wykonywania takiego odczytu. Wykonywane są zdjęcia. Te zdjęcia mogą być sortowane na zdjęcia poprawne i niepoprawne. Mogą być wrzucane do odpowiedniego folderu na Państwa serwisie. Mogą być klasyfikowane pod względem jakości odczytu, gdyż urządzenie systemu wizyjnego posiada mechanizm, który
wskazuje jakość kodu, czyli jeżeli jakość kodu odbiega od normy, może być wrzucony do jednego folderu, jeżeli jest właściwe, to wrzuca do drugiego folderu. Możemy również wyposażyć stanowisko kompetencyjne w system, który jest naszym autorem, jesteśmy autorem tego systemu, nazywa się IBCS SmartCam i pozwala na rejestrowanie w czasie rzeczywistym zdjęć z kołu kompetencyjnego oraz czynności, które są na nim wykonywane. Podobnie wygląda to jak tutaj, tylko że nie czarno-biało, ale kolorowo. I tym triggerem, czyli takim narzędziem wyzwalającym sam ten odczyt, jest właśnie skaner. Może to być skaner ręczny, może to być system wizyjny. Odbywa się to w sposób automatyczny, a udoskonaleniem tego systemu jest system detektor, który działa w chmurze i jego zadaniem jest rejestracja i rozpoznawanie kształtów dzięki maszynowemu uczeniu się. Czyli jesteśmy w stanie na tym stole komputacyjnym sprawdzić, czy rzeczywiście ktoś zeskanował buty, czy ktoś nie pomylił etykietki, czy ktoś nie pomylił różnych innych operacji. No i jeżeli Państwo są zainteresowani tymi procesami, to zachęcam do podejścia do tego stołu lub do mnie, a ja przekazuję głos dalej. Jeśli chodzi jeszcze o te etykiety, które się drukują, to oczywiście mogą to być nasze wewnętrzne etykiety adresowe lub jeśli dla danego zlecenia wskazany jest konkretny spedytor, może się wydrukować normalnie etykieta kurierska, list kurierski z konkretnej firmy spedycyjnej. Dobrze, jeszcze jednym elementem, który chcieliśmy poruszyć, jeśli chodzi o system WMS, ale znowu w troszeczkę inny sposób niż klasycznie, to są oczywiście raporty. W systemie naszym są dostępne raporty, klasyczne raporty tabelaryczne pokazujące różne informacje na temat tego, co się dzieje w systemie. Jest to coś, co pewnie każdy z Państwa zna. W przypadku naszego systemu narzędziem raportowym jest Reporting Services. Raporty te mogą być wywoływane i dostępne bezpośrednio z systemu. Mogą też być uruchamiane, tak jak tutaj widać, w postaci linków internetowych. Na tą ostatnią opcję zwracam też uwagę z tego względu, że tego typu raporty w ten sposób udostępniane nie zużywają licencji samego systemu WMS-owego. Natomiast do raportów też i analiz możemy podejść w inny sposób, poprzez analizę danych i pokażemy tu Państwu kilka takich przykładów w oparciu o rzeczywiste dane wyciągnięte z kilku z naszej historii, z naszych wdrożeń. Widzicie Państwo, oprócz tej kobiety, która tutaj tak bardzo napastowała nas, na razie idzie dobrze. Także jak Państwo widzicie, czy w ramach tego, o czym mówimy, są to tematy do potencjalnego zainteresowania? Czy widzicie Państwo, my dotykamy tylko tematów, to w ogóle nie ma tu nic wspólnego z jakąkolwiek technologią. Czy widzicie Państwo u siebie ewentualne obszary do zastosowań podobnych? Abstrahując od tego, czy są pieniądze, czy nie, mówimy teraz o technologii, o tym, czy wykorzystanie ich może wpłynąć pozytywnie na rozwój. Jest to temat. Bardzo fajnie porozmawiamy na ten temat. Przekazuję panu Szpieszchała. Dzień dobry Państwu. Tak jak się już wspomniał, tak, ja tu chciałem przedstawić jakby takie inne podejście do analizy danych, do raportowania tych danych, które mamy w systemie, ale nie chcę się ograniczać tylko do systemu WMS. Tak. Na początek to, co pewnie Państwo wiecie, przysłać mnie, czy... Hasło, które jest dość często używane w obecnych czasach, że dane to złoto naszych czasów. Firmy lub korporacje zbierają dane z różnych źródeł poprzez przeglądanie, kupowanie różnych produktów, zarówno w sklepach internetowych, jak i w sklepach stacjonarnych, gdzie korzystamy z różnych aplikacji czy kart lojalnościowych. Poprzez odwiedzanie przez nas stron, też firmy z
zbierają te dane, zbierają informacje, jak długo spędzamy na tych stronach. Firmy analizują, jakie treści czytamy, tak? Czyli na przykład Facebook analizuje, jakie treści przewijamy, na jakich treściach zatrzymujemy to scrollowanie, w jakie linki w końcu wchodzimy i na tej podstawie później proponują nam kolejne treści. Również serwisy streamingowe, jak Spotify czy Netflix, również zbierają dane o filmach, muzyce, jakie słuchamy. Też wykorzystują te dane, żeby zaproponować nam treści, którymi potencjalnie możemy być zainteresowani. Również urządzenia inteligentnego domu, tak jak odkurzacz, jak elektroniczne sterowanie oświetleniem. Te systemy również zbierają informacje, przekazują je do systemów producentów i są przez te systemy analizowane. I również smartfony, tak? Wielu z nas korzysta z map Google, ma włączoną lokalizację i Google zbiera te dane o naszej lokalizacji. Tutaj mam taki eksperyment, który Państwo możecie wykonać teraz lub po konferencji, żeby sprawdzić, co tak naprawdę Google wie o nas. Ludzie często próbują sprawdzić, co Google wie o nich. Wpisują swoje imię, nazwisko w wyszukiwarkę. No i wyświetla się tam, wyświetlają się informacje z profilu społecznościowego, jakieś zdjęcie. Ale tak naprawdę to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Tak? Jeżeli ktoś chce, może sprawdzić w tym momencie, tak? Uruchomić sobie mapę Google. Tak? Może kliknąć ten znaczek ze swoim loginem, tak? Ze swoim kontem, wybrać opcję Twoja oś czasu. Jeżeli, bo to nie wszyscy mają tą lokalizację udostępnioną, jeżeli mamy udostępnioną, włączoną, wyświetli się informacja, gdzie możemy sprawdzić miejsca, w których byliśmy. To jest historia, którą Google wie o mnie, tak? Ma zapisane prawie 1800 odwiedzonych miejsc przez mnie. To samo statystyki. Google prowadzi statystyki. We wrześniu pierwszy pokonałem 37 km samochodem, prawie 3000. 187 transport publiczny, samolot 2000 km. Czyli możemy, Google, jeżeli mu pozwolimy, czy Google, czy inne systemy, jeżeli mu pozwolimy, zbiera te dane, wykorzystuje je do lepszego wykonywania nam pewnych usług. OK, ale żeby wrócić do danych w naszych korporacjach, w naszych firmach, to gdzie te dane w naszych firmach są? Po pierwsze, systemy finansowo-księgowe, tak? Systemy ERP. Praktycznie każda firma posiada taki system. Zbieram tam dane, informacje o naszych klientach, o sprzedaży. Ale też wiele firm posiada systemy WMS, CRM, MES, TMS, czy inne systemy, które też prowadzą pewne informacje, które są ważne dla przedsiębiorstwa. Ale bardzo często spotykamy się, że w firmach funkcjonują pliki Excel, w których informacje są o wiele czasami ważniejsze niż te, które znajdują się w systemie. I też powinny stać się obiektem naszej analizy. Strony internetowe, nasza strona, strony internetowe naszej konkurencji również powinny podlegać pewnej analizie z naszej strony. Zdjęcia, które wykonujemy w organizacji, na przykład dokumentując jakieś procesy produkcji, etapy produkcji, też mogą zostać poddane. Mogą być traktowane jako dane. No i różnego rodzaju notatki, które powstają po spotkaniach, po jakichś konferencjach, też są źródłem jakby bardzo cennych informacji. W jaki sposób my w tym momencie analizujemy te dane? Po pierwsze, tak jak tutaj Grzegorz
jak Grzegorz tutaj zaproponował, pokazał, mogą to być raporty tabelarne, czyli mamy tabelkę, mamy dane w kolumnach. Bardzo przydatny, najczęściej używany sposób analizy danych. Wyliczenia. Te dane, które mamy w formie tabelarycznej, często eksportujemy, bardzo często się zdarza, że eksportujemy do Excela, żeby wykonać jakieś dodatkowe analizy, jakieś grupowania, sumowanie, wyciągnięcie jakichś wyliczeń dotyczących pracy pracowników, obłożenia magazynu. Ogólnie wszelkiego rodzaju wyliczenia, które są wykonywane na te dane, zazwyczaj są wykonywane gdzieś w jakimś właśnie systemie typu Excel. Coraz częściej stosowane są wykresy. To ten sposób jakby analizy danych jest bardzo wygodny, pozwala nam wychwycić jakieś anomalie, bardzo szybko wychwycić te anomalie, jakieś trendy, dostarczyć jakichś podstawowych informacji dotyczących tych danych, które zostały zarejestrowane. I dashboardy. To ten ostatni sposób, czyli dashboardy staje się coraz bardziej popularny w tych czasach. Jest to tak naprawdę połączenie wszystkich tych trzech wcześniejszych sposobów prezentacji danych, czyli formy tabelarycznej, wyliczeń, wykresów w jednym miejscu. Te elementy możemy połączyć i przedstawić na jednym panelu i zaprezentować po prostu w jednym miejscu za pomocą strony internetowej, czy na jakimś monitorze, który jest umieszczony gdzieś na produkcji, czy na magazynie. I w tym miejscu chciałbym pokazać właśnie, jak takie dashboardy mogą wyglądać w odniesieniu do danych, które mamy w systemie WMS. My korzystamy z narzędzia Business Intelligence dostarczonego przez firmę Microsoft, jest to Power BI. Możemy za pomocą tego narzędzia wczytać dane, możemy stworzyć sobie właśnie jakieś panele, jakieś dashboardy, wyświecić te informacje, udostępnić je w firmie, możemy je przedstawić właśnie na jakichś monitorach. Jest również aplikacja mobilna, która pozwala jakby uruchamiać te dashboardy i przyglądać, analizować je za pomocą jakichś urządzeń mobilnych typu smartfon i tablet. Teraz tak, przykład danych, które możemy zaprezentować w tych dashboardach, korzystając z danych systemu WMS-owego, to jest informacja o stanach magazynowych. Tak? Mamy informację, możemy śledzić informację o ilości asortymentów, każdego asortymentu, jaki mam na magazynie. Możemy też wyświetlić ilość asortymentów w podziale na lokalizację. Możemy sobie podzielić tę lokalizację na strefy i zrobić taką mapę stref i wyświetlać informacje o tym, co w danej strefie jest. Możemy wyświetlać też jakieś informacje opisowe dotyczące na przykład ilości zdefiniowanej lokalizacji, ilości zdefiniowanych indeksów i tego typu rzeczy. To, co jest fajne i co daje taką przewagę, jeżeli chodzi o prezentację takich dashboardów, że te wszystkie wykresy, te wszystkie jakby wizualizacje są interaktywne. To znaczy, jeżeli klikniemy na jakiś element, pozostałe elementy na danym panelu również się nam aktualizują. Czyli kliknęliśmy na strefę A, możemy podglądać, które asortymenty znajdują się właśnie w tej strefie A, w jakich lokalizacjach. No i też zmienia się od razu informacje podsumowujące o ilościach danej lokalizacji. Możemy również filtrować te dane, tak, poprzez wybranie tylko na przykład w tym przykładzie towarów, które są, których jednostką miary są sztuki. Oprócz tych stanów magazynowych możemy weryfikować, możemy wyświetlać, porównywać jakieś statystyki pracy. Mamy informacje o pracownikach, możemy wyświetlić informacje o ilości transferów, które oni wykonali, lub porównać tą ilość transferów z ilością pozycji transferów, które oni zrealizowali. Bo to te informacje nie zawsze są jednoznaczne.
Możemy oczywiście też stawić zwykłą tabelkę, tak, podsumowującą jakby ten czas pracy tych naszych pracowników, przedstawiając na przykład łączny czas tych transferów. Realizacja zleceń, tak? Możemy przedstawić też jakby stan realizacji zleceń z naszego systemu, czyli możemy zobaczyć, jak ile tej pracy, która już jest zadana, zostały już zrealizowane, na jakim etapie są poszczególne zlecenia. Te informacje oczywiście mogą być filtrowane, mogą być sortowane, możemy tutaj w tych tabelach sortować sobie te dane, biorąc pod uwagę na przykład informacje o ilości, sortując po ilości pozycji. Możemy też przedstawić jakąś analizę APC, tak? Czyli przedstawić podział jakby magazynu na podział towarów na takie trzy grupy, tak? Tych najbardziej rotujących, tych średnio rotujących i mniej rotujących. I zwizualizować te wszystkie informacje właśnie za pomocą wykresów, tabelek czy jakichś innych wizualizacji. OK. To są przykłady danych, które możemy przedstawić w postaci dashboardu, ale pytanie jest, co tak naprawdę możemy jeszcze z tymi danymi zrobić, bo to, co zaprezentowaliśmy, te wykresy, te tabelki, dotyczą danych, które już są zarejestrowane w systemie, które już się wydarzyły. Czyli tak naprawdę dotyczą historycznych wydarzeń, które mogą posłużyć do rozliczania pracowników, do wyciągania jakichś statystyk i tego typu rzeczy. Ale w tym momencie mamy możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji i algorytmu uczenia maszynowego do takiej głębszej analizy tych danych. Co możemy tak naprawdę zrobić z tymi danymi, wykorzystując tą sztuczną inteligencję? Po pierwsze, klasyfikacja, czyli możemy sklasyfikować na podstawie jakichś atrybutów dany wpis, dane zdarzenie. Przykład takiej klasyfikacji może być analiza obrazu, tak? Tutaj Grzegorz przed chwileczką wspominał o systemie IPC z detektor, o którym też później wspomnę. Możemy za pomocą tego systemu sztucznej inteligencji, za pomocą analizy zdjęć klasyfikować, czy paleta została prawidłowo złożona, czy nie. Tak? Za pomocą na przykład danych informacji o rozmiarze płatka, tak? Kwiatka, klasyfikować, jaki to jest rodzaj rośliny, tego typu rzeczy. Tak? Identyfikacja. No. Za pomocą również tego na przykład detektora i systemu sztucznej inteligencji możemy identyfikować na obrazie jakieś elementy. Możemy sprawdzać, czy na danej palecie została umieszczona etykieta, czy jakieś inne obiekty. Sztuczna inteligencja pozwala nam też szukać związków pomiędzy danymi, badać jakieś hipotezy. Na przykład możemy weryfikować, czy dana reklama wpływa na jakoś na sprzedaż naszego produktu. Możemy weryfikować, czy wydłużenie lub skrócenie czasu pracy ma wpływ na wydajność pracowników. Czyli te mechanizmy sztucznej inteligencji pozwalają nam szukać takich związków pomiędzy różnymi danymi. To, co jest też takim jednym z bardziej z takim obszarem, gdzie jest ta sztuczna inteligencja bardziej wykorzystywana, to jest predykcja niektórych wartości. Czyli chcemy przewidzieć jakieś sytuacje, tak? Przewidzieć jakieś wartości, wartości wystąpienia jakichś zdarzeń. Jeżeli chodzi o predykcję, to tutaj za chwileczkę będę chciał
przedstawić, w jaki sposób możemy na podstawie danych z systemu WMS przewidzieć obciążenie pracowników poszczególnych na najbliższe miesiące, tak? Czyli jak dużo pracy będą mieli pracownicy w poszczególnych dniach i to pomoże nam zaplanować jakby przydzielenie tych pracowników do pracy na magazynie. Rekomendacje. No, rekomendacja chyba jest najpopularniejszym obszarem, gdzie jest ta sztuczna inteligencja wykorzystywana, szczególnie jeżeli chodzi o te serwisy społecznościowe, które zbierają te dane, proponują nam jakieś treści, które są dostosowane do. W przypadku magazynu, to co będę chciał tutaj przedstawić, to zrobić taką rekomendację dla naszych klientów, bazując na tym, co oni tak naprawdę zamawiają, co moglibyśmy im jeszcze zaoferować. Ok, jeżeli chodzi o przewidywanie trendów. Przykład, który tutaj chciałem przedstawić, bazuje na czytaniu danych, które pracownicy na magazynu poświęcili na operacje magazynowe w systemie WMS. Czytaliśmy te dane do naszego modelu. Widzimy ten wykres, no niewiele nam mówi, tak? Pokazują się jakieś takie nienaturalne wybicia, które najprawdopodobniej są elementem jakichś błędów pracowników, którzy zostawili otwarte zlecenie, otwarte operacje i nic nie zrobili. Tak? Dlatego analizując takie dane, musimy wprowadzić je do tak zwanego szeregu czasowego i wygładzić. Tak? Po wygładzeniu i tych danych widzimy, że już ten wykres coś nam mówi. Tak? Widzimy już, możemy zidentyfikować, że mamy w niektórych okresach tak zwane piki. W niektórych okresach to zapotrzebowanie na pracę magazynierów jest mniejsze. Możemy dokonać takiej dekompozycji tego wykresu, czyli zobaczyć, jaki jest trend, jaka jest sezonowość oraz jakieś tam informacje o zakłóceniach tego wykresu. I jeżeli mamy te wszystkie informacje, dopiero możemy zacząć wykorzystywać te algorytmy uczenia maszynowego do jakiejś próby predykcji. Algorytm nauczył się na tych danych historycznych i spróbował dopasować swój wynik do tego, co faktycznie się wydarzyło. Widzimy, że ta czarna linia to są faktyczne obciążenie pracowników na magazynie, a to czerwone to jest próba próba działania jakby tego algorytmu. Czyli algorytm próbował przewidzieć to i spróbowaliśmy dopasować ten algorytm, wynik tego działania tego algorytmu do tych danych. Jak widzimy, oprócz tych tutaj dwóch pików, te dane praktycznie się ze sobą pokrywają. Niewielki jest odstęp. Czyli możemy przyjąć, że ten model, który zbudowaliśmy, działa całkiem dokładnie. W wyniku tego możemy w takim razie przejść do takiego predykcji, czyli odpytania modelu, poproszenia modelu, aby zbudował on taką predykcję na następny rok. System, algorytm tego sztucznej inteligencji podjął się tego wyzwania, spróbował nam przewidzieć, jakie będzie zapotrzebowanie na pracę magazynierów w poszczególnych miesiącach, w poszczególnych dniach. Możemy ten model później odpytać o konkretny dzień, on zwróci nam informację dotyczącą właśnie przewidywanego obciążenia pracowników zawodowych. Dzięki temu możemy zaplanować sobie, ilu pracowników potrzebujemy, jak rozplanować pracę pomiędzy nimi. Okay. Kolejnym jakby algorytmem, który chciałem tutaj zaprezentować, jego możliwości w odniesieniu do danych magazynowych, jest algorytm rekomendacji. Będziemy tutaj starali się przeanalizować dane, które mamy w systemie WMS, czyli dane dotyczące produktów, które wysyłaliśmy do klienta, które kompletowaliśmy do klienta i znaleźć takie reguły pozwalające stwierdzić, które produkty były wysyłane, które produkty klienci wybierali wspólnie razem. Tak?
Oczywiście wczytaliśmy te dane, mogliśmy te dane sobie jeszcze wcześniej przeanalizować, zobaczyć, które produkty cieszą się największą popularnością, w ilu procentach transakcji te produkty się znajdowały w koszyku. I za pomocą właśnie tej sztucznej inteligencji rozpoczynamy szukanie tak zwanych reguł, tak? Czyli reguł pokazujących nam, że jeżeli klient wybrał dany produkt, to z dużym prawdopodobieństwem wybierze ten drugi produkt. Tak? Powstają nam taki graf, tak? Reguł razem z produktami. Okej, dwie minuty i już kończymy. Ja tu chciałem pokazać właśnie, w jaki sposób powinniśmy identyfikować te reguły. Mamy system zidentyfikował nam tutaj bardzo dużo tych reguł, ale jeżeli wyświetlimy, mamy informację, że jeżeli klient kupił, zamówi ten produkt, to z dużym prawdopodobieństwem zamówi również ten produkt. Mamy tutaj też dwie bardzo ważne informacje. Tak zwany support, czyli informacje w ilu transakcjach, w jakiej części transakcji sumarycznie występował ten związek, czyli te dwa towary były zawsze kupowane, no to jest jakieś 2,5%. Ale ten drugi parametr, czyli confidence, mówi nam, że na 75% jeżeli klient kupił ten produkt, to zawsze do 75% dodawał ten drugi produkt. To jest dla nas informacja, że powinniśmy sprawdzić, którzy klienci nie kupowali tego drugiego produktu i spróbować dotrzeć do nich, zaproponować im zaproponować im ten drugi produkt, że być może byliby tym zainteresowani. To może służyć również do tego, aby wiedzieć, które produkty jakby na magazynie umieszczać koło siebie też, żeby rozmieszczać koło siebie, żeby w sąsiedniej lokalizacji, żeby nie tracić czasu na ich publikację.